9 stycznia 1945 roku z inicjatywy księdza proboszcza Leopolda Wojaka na ewangelickiej parafii w Częstochowie spotkali się przedstawiciele różnych wyznań w Polsce. Spotkali się po to, aby dyskutować na temat pomocy duszpasterskiej tym wszystkim, którzy zostali osieroceni czy mocno dotknięci działaniami II wojny światowej. Dziewiątego stycznia spotkali się, jak wspomniałem, na parafii, a 20 stycznia zorganizowano modlitewne skupienie w Ewangelickiej Świątyni Wniebowstąpienia Pańskiego w Częstochowie. Właściwie moglibyśmy powiedzieć, że Częstochowa stała się stolicą polskiej ekumenii. I myślę, że ten owoc cały czas jest widoczny w naszym działaniu do dnia dzisiejszego. My jesteśmy kontynuatorami tegoż dzieła, ale zarazem też wypełniamy Chrystusowe polecenie z modlitwy arcykapłańskiej. Ojcze, chcę, aby oni byli jedno, jak ja w Tobie. To znaczy, możemy się różnić. Możemy mieć różne zapatrywania na wiele różnych spraw, między innymi społecznych, ale mamy tego samego Chrystusa, który nas jednoczy i w Betlejem narodził się dla Ciebie, dla mnie i dla bliźniego. Nabożeństwo, na którym chcemy dziękować Panu Bogu za to, że możemy wszyscy razem, bez względu na wyznanie, stawać przed majestatem żywego Boga i oddawać Mu należną chwałę i cześć. Zdaję sobie z tego sprawę, że wielu z nas chce uczestniczyć w tym nabożeństwie. Nie wiemy, czy będą obowiązywały nas jeszcze obostrzenia pandemiczne. Jeżeli tak, musisz zostać w domu. Szkoda, że nie spotkamy się w świątyni, ale nie znaczy to, że nie będziemy razem. Nabożeństwo online będzie transmitowane przez TV Niedziela. Jak najserdeczniej zapraszam.